Sandomierz uczcił 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a na jego ulicach pojawiło się setki mieszkańców zjednoczonych wokół wolnej i suwerennej Polski. Biel i czerwień wczoraj zagościły w sercach wszystkich Polaków. Data 11 listopada corocznie staje się coraz bardziej symboliczna, a wszyscy Polacy pokazują, że ten dzień to jeden z najważniejszych dla Polski dni w roku. To właśnie 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli i podziałów, Polska odzyskała swoją wolność. Wczoraj Sandomierz i jego mieszkańcy po raz kolejny pokazali, że pamiętają i uroczyście uczcili 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Królewskim Mieście rozpoczęły się od mszy świętej w intencji ojczyzny w Bazylice Katedralnej. Po uroczystym nabożeństwie uczestnicy uroczystości w asyście formacji kawaleryjskiej Szwadronu Ułanów Jazłowieckich i członków chorągwi ziemi sandomierskiej oraz Sandomierskiej Orkiestry Dętej przenieśli się przed pomnik II Pułku Piechoty Legionów na cmentarzu katedralnym. To właśnie w tym miejscu każdego roku odbywają się główne uroczystości przypominające, że wolność nie jest dana raz na zawsze. I tak było również w tym roku. Podczas uroczystości nie zabrakło modlitwy i apelu poległych, który przypomniał o wszystkich bohaterach zasłużonych dla polskiej wolności. Stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci w Sandomierzu, aby czcić wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Stańcie do apelu! Takich podniosłych i widowiskowych momentów było w Sandomierzu znacznie więcej. Oddano salwę honorową, a okolicznościowy pomnik przyozdobił się wieloma biało-czerwonymi wiązankami. Delegacje oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Sandomierza na znak pamięci zapalili również znicze. Salwo! Salwo! Ładuj! Salwo! Salwo! Znaczenie Święta Niepodległości w swoich przemówieniach podkreślali przedstawiciele władz samorządowych, posłowie, działacze oraz duchowni. Starosta sandomierski Marcin Piwnik przypomniał, że do suwerenności, którą Polacy otrzymali w 1918 roku, należy podchodzić z odpowiednim szacunkiem i odpowiedzialnością. Przez 123 lata. Lata, gdzie nasi rodacy się rodzili, wychowywali. Pokolenia naszych rodaków żyły pod kajdanami zaborców. W czasach, gdy nie można było, tak jak dziś, śpiewać naszego przepięknego hymnu, nie można było tak pięknie powiewać naszą biało-czerwoną flagą, należało być w ukryciu i też nie można było nawet przyznawać się, że jest się Polakiem. Skończyła się pierwsza wojna światowa. Nasi zaborcy się wykrwawili, nie byli zdolni, aby dalej prowadzić działania wojenne. Wtedy nastał czas długo oczekiwany przez nasze pokolenia, naszych poprzedników. Czas, gdy Polska mogła wrócić na mapy Europy. To 101 lat temu, 11 listopada, marszałek Józef Piłsudski otrzymał zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi i wtedy Polacy mogli myśleć o niepodległości, a dalej mówiąc o wolności. Dla nas dziś, szczególnie dla młodego pokolenia, są to czasy niezrozumiałe. Jak to można nie żyć w wolnym, niepodległym kraju? Jak można nie być wolnym? Tak też się działo, drodzy Państwo. Do zgromadzonych zwrócił się również Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza, który poruszył ważny aspekt lokalnego patriotyzmu. Dzisiaj świętujemy to wydarzenie po raz kolejny i będziemy je świętować co roku 11 listopada, bo to jest jedna z najważniejszych dat w historii naszej ojczyzny.
Tak jak wspomniał pan starosta, ta data, to wydarzenie, te wszystkie wydarzenia patriotyczne łączą nas, Polaków. Łączą nas, Sandomierzan. Pamiętamy, że na rzece Wiśle przez 123 lata była granica zaborów austro-węgierskiego i rosyjskiego. Nie tylko kraj był podzielony, również Sandomierz był podzielony przez te wszystkie lata. Dzisiaj i wczoraj odbywają się flisy niepodległościowe na upamiętnienie właśnie tamtych wydarzeń, po to, żeby rzeka Wisła łączyła nas, Sandomierzan, łączyła nas, Polaków. W Sandomierzu 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zakończyła się na placu przed Starostwem Powiatowym, gdzie odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru uczniów 2. Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki i pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich. Na wszystkich czekała również rozgrzewająca wojskowa grochówka i rogale świętomarcińskie. Dziękuję.